Jesteśmy tuż po dzisiejszym spotkaniu pomiędzy OG a Outsiders, a razem z nami jest Maciej Fikumiklas z drużyny OG. Witam Cię, Maćku, po raz trzeci. Witam serdecznie. No wczoraj mówiłeś, że jesteś przeziębiony, że Flames sam już też troszeczkę pokasłuje i można powiedzieć, że troszkę wykrakałeś. W sensie to nie przeziębienie, tylko grypa normalna, bo Flames no nie grał dzisiaj, bo miał 39 stopni gorączki, no więc trochę grząsko. Teraz przyszedł na trzecią mapę, mówi, że woli zagrać na trzeciej mapie chociaż tyle, ale niestety no się nie udało. A kiedy w ogóle stało się pewne, że nie zagra? Jakby dzisiaj dopiero zapadła decyzja, czy już wczoraj? Dzisiaj, bo jak mieliśmy robić gameplan, nawet gameplanu nie robiliśmy, bo on poszedł od razu do doktora, bo ja go budzę. On mówi, że no nie może się ruszać, że tak się źle czuje. Tak słabo, tak jak się chory człowiek czuje, no. A jak twoje zdrowie, bo ty też trochę chorowałeś? No jest grząsko, ale jest, myślę, coraz lepiej, no, powolutku. No, ale jeżeli chodzi o warunki dzisiejszej gry, to one nie były najlepsze, bo wasz trener, z tego co widziałem na HLTV, ostatni mecz, taki poważniejszy, zagrał no 5 lat temu, to tak dość długo. No trochę jest, ale no co się zrobi, nic się nie zrobi. No. Ale bardzo wam to skomplikowało sytuację pod kątem też całego gameplanu, no bo z jednej strony on nie był uczestniczył w przygotowaniach, no ale jednak tak troszeczkę z boku bardziej, a nie tak czynnie. Nie no, to nie ma nawet co porównywać, czy przeszkodził, czy nie przeszkodził, w sensie na pewno nie przeszkodził nam. Tylko że chodzi o to, że Flames jest po prostu jakby lepszym zawodnikiem jako na swoich rolach. Nie, jakby nie mówię, że nasz trener nie ma wiedzy o tych pozycjach ani coś takiego, tylko że to nie jest to samo mieć wiedzę i odwzorowywać to samo na serwerze, nie? Ale mieliście takie poczucie jeszcze przed rozpoczęciem meczu, że wasze szanse na awans jednak no, drastycznie zmalały z uwagi na tę przymusową zmianę? No wiadomo. Jakby człowiek to... Jakby nie myśli się, jakby jak wchodzimy w grę, to o tym nie myślimy, ale my to wiemy jakby, że jak gramy z Flamesem, to mamy dużo większe szanse na awans, bo na przykład mamy trenera też na trenerce, jakby jak jakiś mamy problem w grze, to zawsze możemy wziąć pauzę i trener nam pomoże. A tutaj jakby też mieliśmy jakby asystenta trenera, nie mówię, że nie pomagał, tylko że no jest jakby inaczej, jak tak naprawdę star zawodnika i go brakuje, to odczuwalne jest to, nie? No ale mimo wszystko te pierwsze minuty na pierwszej mapie były takie dość wyrównane. Zaczęliście mocno, potem Outsiders trochę was podbiegli, ale no nadal to było tak dość wyrównanie, nie było widać tej różnicy. No bo to w Tero zawsze będzie czuć mniej różnicę, w CT najbardziej czuć różnicę, bo CT jest ważniejsze, jakby masz więcej rotacji i tak dalej. CT jest po prostu cięższe. No i było to też widać, no bo tak naprawdę od 11 rundy już w sumie no nie punktowaliście za bardzo. No tak, no. A co było z tobą, no bo jeżeli chodzi o twoje wyniki na tej mapie, no to też było dość średnio. Bardzo długo miałeś tylko jedną eliminację, potem doszło ich troszkę więcej, ale ostatecznie skończyłeś za waszym trenerem, nawet jeżeli chodzi o eliminację. No to jest po prostu gorsza gierka, no co, ja się nie będę przejmował tym, nie wyciągniemy wnioski, no i tyle, no nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. A jeżeli chodzi o to, co było później, bo graliście Overpassa, który wydaje mi się w tym roku trochę wam leży, mimo że to nie wy go wybraliście, to jakby perspektywy na to, że możecie wrócić, były trochę. Mieliście też takie poczucie? My zawsze, jakby zawsze przed każdym meczem będę to powtarzał w każdym wywiadzie, że to jest bardzo głupie pytanie, które teraz zadajesz, bo my zawsze myślimy po prostu, że wygramy. No to nie ma sensu w ogóle grać, jeżeli się myśli, że się przegra, tak? No teoretycznie tak, aczkolwiek z drugiej strony wiadomo, że dochodzą różne rzeczy, jakieś tam kwestia psychiki, tak? Rzeczy, które bardziej podłamują, no chociażby czy to wynik, czy kwestia braku zawodnika, tak? No wiadomo, tylko że no, jakbyśmy mieli się na tym skupiać, to nigdy byśmy nie byli w miejscu, w którym jesteśmy. No teoretycznie tak, tylko to nie chodzi o skupienie się, tylko bardziej o to, że te rzeczy gdzieś tam z tyłu głowy jednak są i dają pewnie trochę o sobie znać, także w trakcie meczu. Nie masz tak trochę? Nie. Okej, w porządku. A jeżeli chodzi o drugą mapę, bo tam też znowu udany start, wyrównana pierwsza połowa, druga połowa zaczęto od wygranej pistoletówki. No i w sumie można powiedzieć, że na tym się trochę skończyło po tej pistoletówce. No tak, no jak mówię, no Tero jest cięższe. W sensie Tero na overpassie jest ogólnie ciężkie, ale... Na overpassie bardziej się taktykami rzuca, że tak powiem. No i trzeba strzelać, nie? No a u nas tego strzelania za bardzo nie było po Tero i no i tyle, no się nie udało. No. Ale tak biorąc pod uwagę fakty tego, że graliście z trenerem, te wyniki nie były aż tak jednostronne, co pozwala domniemywać, że gdyby jednak Flames dzisiaj mógł zagrać, no to moglibyście mimo wszystko usznąć Outsiders. No wiadomo. Więc chyba jakieś takie rozczarowanie jest jeszcze większe teraz po tej porażce. Tam rozczarowanie, no tak trochę szkoda, że odpadamy z turnieju, ale i tak RMR jest jakby ważniejszym turniejem, dlatego też myślę, że
taką decyzję podjęliśmy, żeby Flames faktycznie leżał w łóżku i się dochodził do zdrowia, bo no, RMR jest ważniejszy, jakby trenerzy też potwierdzili dzisiaj tą tezę, że musi być po prostu zdrowy na RMR-a, ja muszę być zdrowy na RMR-a, wszyscy muszą być zdrowi na RMR-a, żeby na pewno ten major był, nie? Z drugiej strony mogłeś przełamać tę 7-letnią klątwę bez Polaka w spotku, no nie udało się i jakby klątwa nadal trwa. No nadal trwa, może w końcu ktoś się złamie. A jeżeli chodzi o RMR-a, nie macie troszeczkę obaw, że jednak ten wynik tutaj może być takim troszeczkę sygnałem alarmowym, że w RMR-ze mogą być potem jakieś kłopoty, jeżeli chodzi o awans na Majora? Myślę, że nie, bo w meczu na Heroic, jak zrobiliśmy analizę jako tak na szybko, to graliśmy w porządku, tylko jak mówię, zabrakło tych takich mikrodecyzji, lepszej komunikacji, ale to może też przez to, że ta choroba zabiera tą komunikację trochę, tak przycina skrzydła, racja, nie chce się odzywać za dużo. No to więc myślę, że no na Majora się dostaniemy, no tak myślę i tak będę mówił. No. Czyli jak wcześniej w naszych rozmowach rzucałeś takie odważne statementy, to rozumiem teraz też, jak zapytam cię, czy będziesz w Paryżu, to odpowiedź będzie jak najbardziej twierdząca. No będę. No to tego ci życzę, dzięki bardzo i na razie. Dzięki.